Cześć, z tej strony Scarlett, witam Was na kanale Game Scarlett i zapraszam Was na kolejny odcinek Planet Coastera. Moi drodzy, świąteczny park się trochę zmienił, nawet bardzo się zmienił, ja Wam zaraz o tym wszystkim opowiem, ponieważ tak naprawdę zrobiłam ten park od nowa i wyjaśnię Wam, dlaczego zrobiłam go od nowa. Dostałam natchnienia w trakcie budowania, w sensie włączyłam to, co zbudowałam w pierwszym odcinku i stwierdziłam, że jednak troszkę muszę to pozmieniać, w sensie jest motyw ten sam, mamy też tutaj jeziorko, mamy to wszystko, ale wpadł mi do głowy pewien pomysł, który bardzo chciałabym zrealizować, którego dawniej nie robiłam i niestety musiałam wszystko przesunąć do góry bardziej i przez to, że musiałam przesunąć do góry, no to finansowo bym się nie wyrobiła w tamtym parku, więc po prostu zbudowałam sobie ten początek od nowa i dodałam tutaj jakieś różne rzeczy, ale wydaje mi się, że vibe jest ten sam, który był. Trochę chyba Wam pomieszałam, ale już Wam wyjaśniam. Oczywiście pamiętajcie o komentarzach i łapkach, pamiętajcie o opcji wspierania, na tym kanale też jest opcja wspierania, tak jak i na moim głównym kanale. Natomiast jeżeli chcecie bardziej jakieś takie dostępy, to polecam Wam jednak przełączyć się na mój główny kanał, link do niego znajdziecie w opisie i tam włączyć sobie wspieranie, ponieważ te progi są bardziej dostosowane pod nasz serwer na Discordzie. Jeżeli chcecie mieć dostęp do takiej zamkniętej strefy na Discordzie tylko dla wspierających, no to właśnie lepiej przez mój główny kanał. Tutaj te wspieranie jest takie symboliczne bardziej, ale jak macie ochotę, to zachęcam. Słuchajcie, już Wam opowiadam, jaki jest plan na ten park. Na początek ja bardzo będę chciała Wam tutaj dużo opowiedzieć, jak budować, jak tworzyć, bo wydaje mi się, że te rzeczy, które Wam tutaj powiem, się też przydadzą w Planet Zoo, jak gracie. No bo to są gry z tym samym sterowaniem, ten sam silnik graficzny chyba. Planet Zoo jest młodsze, więc troszkę ładniejsze. Ja przesunęłam sobie ten park tutaj do góry, dlatego że chciałabym, żeby wejście mniej więcej znajdowało się tutaj. A dlaczego? Dlatego, że wpadł mi do głowy pomysł, że tutaj zrobilibyśmy sobie dwa takie parkingi, nie? Na samochody. Ja Wam zaraz to pokażę. Nawet ściągałam sobie w warsztacie steamowskim samochody, no i mamy tutaj takie, nie? I byśmy zrobili sobie po dwóch stronach taki parking na samochody, poukładałabym, powrzucałabym. Tutaj nawet jest jakiś parking do pobrania już gotowy, tutaj jest kolejny parking, no ten jest za długi, ale można byłoby coś takiego zrobić, umieścić sobie, wybudować. Myślę, że super będzie to wyglądało w parku. Jeśli chodzi o takie aspekty wizualne, to tutaj mam choinkę, którą kiedyś dostałam od mojego widza, specjalnie dla mojego świątecznego parku pierwszego. Ona powstała, nie wiem, czy ten ktoś mnie dalej ogląda, czy już nie ogląda, natomiast bardzo mi jest miło, ta choinka jest udostępniona w warsztacie Steama, jest podpisana, że dla Game Scarlett i w ogóle, więc no musiałam ją tutaj też dać. Zmieniłam tutaj tylko napis na tej plakietce, no jest przepiękna ta choinka, wydaje mi się, że jedna z ładniejszych choinek, które można sobie pobrać w warsztacie. Ja bym Wam ją chętnie w warsztacie pokazała, ale zauważyłam, że niestety jak do niego wchodzę, to jest skrót Shift-Tab, to mój program do nagrywania go nie nagrywa, niestety, więc nie widzicie go, więc i tak Wam tego nie pokażę, ale jest coś takiego jak warsztat Steama, nakładka i tam są obiekty od różnych graczy. Jeśli chodzi o mój park, ja tutaj zdążyłam sobie wziąć dwa kredyty i te kredyty chyba są spłacone, nie, jeszcze jeden jest, po to, żeby zrobić tutaj więcej atrakcji i jedną z tych atrakcji już ozdobiłam, ja ją odpalę, żebyście widzieli. To jest taka atrakcja, gdzie goście siadają i się kręcą w kółko, czyli coś, na co ja osobiście nigdy bym w parku rozrywki nie wsiadła, dlatego że ja jak kręcę się w kółko, to mi się od razu robi niedobrze. Ja jestem team coastery wszelkie, mogę sobie nim jeździć, ale jednak takie kręcenie odpada. I mamy tutaj takie okręgi czerwony, zielony i niebieski i one pozwalają nam dopasować sobie kąt, pod jakim mamy gwiazdę. I tutaj ja widzę, że to chodzi o ten czerwony i ten czerwony sobie klikam i muszę sobie te gwiazdy trochę wyprostować i potwierdzam. Jeżeli chodzi o to, który okrąg za co odpowiada, to powiem Wam szczerze, że robię to na oko, ale wydaje mi się, że pewnie któryś jest po prostu za obrót gwiazdy i wydaje mi się, że zielony to jest po prostu kręcenie się w koło tej gwiazdy, niebieski to będzie takie nachylenie jej, a czerwony to kolejne nachylenie, ale chyba w drugą stronę. W każdym razie niestety tutaj jakiejś dobrej rady Wam nie dam, bo ja to zawsze na oko patrzę i zazwyczaj udaje mi się strzelić, że musi być wyprostowana tak. Ale jak się pomylicie, to wiecie, zawsze możecie tutaj kliknąć wtedy wyjście i nie zapisuje Wam się to, co zrobiliście. Dopiero kiedy potwierdzicie, to macie te zmiany zatwierdzone. Także tak. Kolejna rzecz, którą Wam polecam włączyć sobie w Planet Coasterze i w Planet Zoo, to jest coś, o czym kiedyś ludzie mi powiedzieli. W Planet Zoo, wiadomo, mamy tłumaczenie po polsku, ale pokażę Wam, jak to wygląda w Planet Coasterze. Mianowicie mamy to w ustawieniach, tutaj game i mamy
tutaj wyłączenie wszystkich kolizji. Kolizji kosterów, kolizji scenerii, kolizji przejażdżek i kolizji... jak to przetłumaczyć? Terenu? To macie scenerii, tu terenu, przejażdżek i kosterów. No dobra, tak myślę, że tak to można przetłumaczyć. To samo macie w Planet Zoo, też macie te wyłączenie kolizji i to pomaga nam w tym, że wtedy nasze kolejki mogą sobie centralnie przez drzewa przejeżdżać. Więc jak chcecie zrobić taką dziwną kolejkę z dziwną trasą, to będzie wam dużo łatwiej. Jeżeli macie te odznaczone opcje, no to wtedy macie bardziej takie realistycznie. Jeżeli wyłączacie, to macie dowolność. Ja staram się budować to w miarę realistycznie, ale nie lubię tych ograniczeń, ponieważ dużo rzeczy nie mogę na siebie wtedy nakładać, a jednak lubię nakładać różne dziwne rzeczy na siebie, jeśli chodzi o właśnie budowanie w tej grze, więc ja sobie to wyłączam i jak ktoś też chce mieć większą dowolność, to też polecam. Zarabiamy sobie pieniądze, mamy na razie 2419. Rzeczą, którą ja wam bardzo polecam, zarówno w Planet Coasterze i w Planet zarobić, to jest chodzić sobie tutaj do pracowników. I kiedyś dostałam pytanie na temat tego, czy warto szkolić pracowników tutaj w tej grze. Ja wam powiem, że warto, ponieważ wyszkolony pracownik zrobi więcej pracy niż ten niewyszkolony i koniec końców mniej za niego zapłacicie. Ale za każdym razem, kiedy wysyłacie kogoś, żeby poszedł trenować, musicie mu podwyższyć pensję. No bo to jest jak w prawdziwym życiu. Jeżeli macie pracowników albo sami pracujecie, to jak pójdziecie na jakieś szkolenie i zdobędziecie jakąś wiedzę, macie doświadczenie, to wiadomo, że chcecie otrzymywać wyższe wynagrodzenie. I tutaj warto o to dbać, dlatego że jak pracownik jest szczęśliwy, czyli wraz z postępem, rozwojem swoich umiejętności, dbacie o to, żeby rozwijał te umiejętności, dostaje też podwyżki, to dużo lepiej pracuje. Więc za każdym razem, kiedy tutaj wchodzicie i szkolicie pracownika, to się wiąże z tym, że powinniście dać mu podwyżkę. Ja tutaj podwyżkę klikam tutaj po razie i oni raczej są z tego powodu zadowoleni. Kolejną rzeczą w Planet Coasterze ważną, jeżeli chodzi o pracowników, to jest to, żeby niekoniecznie może wrzucać dużo budynków dla pracowników, bo to są budynki, w których oni odpoczywają, na przerwach, wiecie, kawa itp. itd. Tak samo budynki pracownicze macie w Planet Zoo, ale tutaj macie taką opcję, że możecie powiększyć ich wielkość, więc więcej osób może naraz wejść do tego domku pracowniczego. W Planet Zoo macie tylko mały i duży i nie możecie zmieniać tego, a tutaj w Planet Coasterze możecie, więc jak macie więcej pracowników, warto tutaj zwiększyć sobie rozmiar. I tutaj zwiększacie sobie do 10, macie podany całkowity koszt tej zmiany, że to jest $700. Natomiast w Planet Coasterze i w Planet Zoo będę mówić i to, bo to są, jak mówię, tak pokrewne gry, że to, co wam tutaj mówię, przyda wam się też w Planet Zoo. Jest jeszcze coś takiego, że możecie sobie ustawić, czy pracownicy tutaj wchodzący mają się w jakiś sposób być szkoleni, czy nie wiem, jakąś opiekę mieć i wszystko tutaj, niezależnie co wybierzecie, daje wam jakieś bonusy dla pracowników. To jest naprawdę ważne, żeby tych pracowników trzymać w dobrych nastrojach, żeby oni nie czuli się przepracowani, żeby, jeżeli chodzi o pracowników w sklepach, mogli pracować sobie na zmiany. Ja na razie nic tutaj nie edytuję, więc wyłączam, bo... Ej, czy ja to zatwierdziłam? Nie zatwierdziłam. Wyłączam, no bo ja nie mam dużo pieniędzy, nie mam wielu pracowników, więc 3 miejsca wystarczą. Ale jak macie na przykład sklepiki, to one mają cały czas zazwyczaj tutaj obłożenie, nie? Są goście, no stop tutaj przychodzą, więc warto mieć zawsze kogoś, kto dodatkowo będzie, jakby, nie wiem, taka praca zmianowa, no będzie po prostu pomagać. I ja tutaj mam 2, 3 w sumie pracowników w sklepach i jak jeden przechodzi sobie na przerwę, no to mamy drugi, który go zastępuje, więc... Tak sobie to mniej więcej ustawiłam. Oczywiście możecie też zrobić strefę w parkach i przypisać pracowników do pracowania w odpowiednich strefach. To samo jest w Planet Zoo. Natomiast strefy moim zdaniem sprawdzają się dopiero w momencie, kiedy macie naprawdę już duży park i jest duża strefa do ogarnięcia, więc wtedy jak sobie podzielicie go na mniejsze, to wtedy pracownicy mają mniejszy zakres, w którym muszą się poruszać, szybciej dojdą sobie do miejsca, w którym mogą odpoczywać i szybciej też... dotrą do miejsca, w którym pracują. W Planet Coasterze jest ten plus, że takie obiekty jak właśnie domki dla pracowników... A czemu mi tak szybko się dzień... A czekajcie, mam źle bilety ustawione. O 12 p.m. Dobra, ale coś mam tu... Coś mam tu źle. Ultra, gamma...
Coś mam wrażenie, że za szybko mi noc minęła i za szybko dzień się pojawił, ale muszę to zweryfikować, nie chcę was teraz tutaj męczyć. Ale wracając, co miałam wam powiedzieć o pracownikach, a wiem, że to nie wywołuje negatywnego wpływu, goście nie czują się źle, kiedy widzą te budynki. I je najlepiej kłaść zaraz w pobliżu stref pracowniczych. A ja tutaj będę mieć taką strefę pracowniczą. Jak widzicie, tutaj będą sobie siedzieć takie miejsca, w których ludzie mogą sobie usiąść i zjeść. Tutaj będą sklepiki. Tutaj będziemy mieć most na drugą stronę. I to tyle chyba z takich rzeczy, które powinnam wam wyjaśnić na start. My zajmujemy się jeszcze nie tą kolejką, ale zajmiemy się, moi drodzy, tutaj parkiem, zarządzaniem. I myślę, że wykresy was tutaj nie bardzo będą interesować, więc to pominiemy, ale odkrycia. Odkrycia. W tej grze też musicie mieć odkrycia, żeby dostać dodatkowe budynki. I za każdym nowym otwartym parkiem musicie te odkrycia robić od nowa. Jak widzicie, ja tutaj mam odkryte trzy rzeczy. Na ten moment nowych nie będę zaczynać, ale macie całą listę, więc tutaj różnego typu kolejki możecie odkryć. Na początek macie niewiele informacji na ten temat, macie takie zwykłe, że jakieś podpowiedzi, co to może być, podpowiedzi co do wykonania. Tutaj widzicie, że to będzie na przykład żelazny koster, tutaj macie drewniany koster, bo drewniane kostery są na tych takich... Kojarzycie Zadrę może? Możecie sobie wygooglować Zadrę i Hyperion. No to Hyperion jest takim żelaznym typowym, Zadra akurat jest drewniano-żelazna, ale no nieważne, powiedzmy, że drewniana. I wiecie, jaki typ kolejki odkryjecie, kiedy klikniecie sobie na to. Mamy też tutaj zwykłe przejażdżki, no i mamy spokojne atrakcje, spokojne atrakcje i atrakcje dające dreszczyk, więc tak. No i oczywiście sklepy, tutaj macie akurat już o tyle lepiej, że w sklepach macie dokładnie... A tutaj też macie dokładnie podane. W sumie tu też macie dokładnie podane. Pomyliłam sobie częściej kostera. Rollercoaster, a nieważne. W każdym razie, jak sobie przeczytacie, to macie informacje, ile mniej więcej to będzie kosztować, ile zajmie ludziom to opracować. Ale ja bardzo chciałam sobie sklepik z informacją opracować, dlatego że w poprzednim odcinku opowiadałam wam o wejściówkach priorytetowych, czyli tych, które mamy tu. Więc wejściówki priorytetowe to jest dla nas dodatkowy zysk, a my w tych grach chcemy mieć dodatkowy zysk. Dodatkowy zysk to jest coś, co nas interesuje tutaj najmocniej, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, bo w tej grze budowy kosterów są bardzo drogie. I z racji, że mamy już wynalezioną informację, to klikamy sobie tutaj w... To jest chyba w tych ATM, tak. W ATM i klikamy sobie tutaj informacje i szukamy sobie informacji, która mogłaby się nam przydać. Mamy świąteczna informacja. I myślę, że ta informacja może znaleźć się tutaj zaraz przy wejściu do parku. Myślę, że tak. O, tutaj centralnie. To co? To jest kubka śniegu, okej. Okay. To jest taka chatka piękna, piernikowa. Ta chatka jest pobrana z warsztatu Steama, ale możecie też sami tworzyć takie budynki, jeżeli macie ochotę. Naprawdę wszystko możecie sobie zrobić. Możemy wejść w edycję budynku i tutaj widzicie, macie te wszystkie sople. Można je przemieścić, dodać jak chcecie, swobodnie obracać. To nie jest powiedziane, że musicie też za pomocą tego, co ja mówiłam wam, że X przesuwać, tylko to jest po prostu bardziej precyzyjne. Możecie sobie po prostu swobodnie tym manewrować i tutaj w opcjach ustawiacie sobie, czy ma być, jak macie tym ustawiać. Dobra, to nie jest zbyt precyzyjne, ale o budowaniu pogadamy sobie innym razem, nie w dzisiejszym odcinku. Dam wam trochę takich moich podpowiedzi, natomiast bierzcie pod uwagę, że ja też nie za wiele buduję, dopiero zaczynam, mogę wam tylko wstępne rzeczy powiedzieć. Ale stawianie sklepików, co jest tutaj ważne? Kiedy ja już postawiłam sklepik z informacją, musimy sobie wejść w informacje co do tego, co my sprzedajemy. I tu mamy wejściówki priorytetowe, one są za 10 dolarów. Pamiętajcie o tym, że w tej grze bardzo dobrze jest podwyższyć sobie zawsze cenę mniej więcej o 10 kliknięć. Czyli to jest chyba o 1 dolara. Bo to jest taka w miarę cena optymalna, żeby mieć więcej zysku, a jednak ludzi nie dręczyć wysokością cen. Polecam zdecydowanie, bo no wiadomo, zawsze trzeba to edytować. I w sklepikach, zarówno w Planet Coasterze i w Planet Zoo też jest ważne, żeby tutaj sobie wejść. Wchodzicie sobie w rzeczy na sprzedaż i tutaj macie, przede wszystkim klikacie sobie, żeby te same ceny były ustawione w każdym z tych budynków, tych sklepików, bo ludzie najbardziej wolą w tej grze, kiedy te ceny są takie same.
ale oprócz tego rozwijacie sobie tutaj te opcje i tutaj macie dodatkowe rzeczy, które możecie tutaj do tych sprzedawanych obiektów dodać. Ja dodaję z reguły wszystkiego i wszystko daję, że dużo, a potem podwyższam cenę właśnie o dolara bądź półtorej dolara, bo wtedy jak jest większa ilość pierdół, to można sobie te ceny podwyższyć. Koniec końców ja jakoś dużo tutaj nie zarabiam na tym, no bo daję dużo dodatków, ale jakbyście byli bardzo finansowo w tej grze do tyłu, to można sobie zmienić, że tylko troszeczkę można wyłączyć, że nie można sprzedawać wszystkiego w danym sklepie, no po prostu wszystko można tutaj ustawiać. A i tutaj też musimy dać alot, że nie, nie trochę, ale dużo do tej serowej pizzy. I to chyba tyle z takiego mojego pierdzielenia. Jak widzicie, tutaj podustawiałam, ponieważ przygotowałam już się pod to, że będziemy się widzieć dzisiaj z odcinkiem. Będziemy sobie kopiować trochę to ogrodzenie i tutaj mamy to ogrodzenie takie podwójne, albo mamy ogrodzenie takie pojedyncze. Tu wydaje mi się, że chyba podwójne się zmieści, więc możecie kliknąć tutaj, żeby kopiować, ale ja zawsze kopiuję skrótami klawiszowymi, ja w ogóle bardzo skróty klawiszowe lubię i tutaj sobie ładnie za pomocą wciśniętego klawisza X obracam kąt ogrodzenia. Tylko musicie mieć, przepraszam, nie X, Z. Wciśnięty klawisz Z i obracamy. Zresztą tutaj macie podpowiedzi odnośnie tego. Ale wydaje mi się, że u nas będzie to mniej więcej tak, żeby ładnie to wyszło. I tutaj też będziemy sobie to ogrodzenie ustawiać. Dobra, myślę, że na razie możemy sobie zostawić to w ten sposób i lecimy sobie teraz do jakichś takich scenerii i innych rzeczy. Jeżeli macie dużo obiektów pobranych, patrzcie, jakie piękna choineczka też, nie, z warsztatu Steam, to bardziej lepiej wchodzić sobie tutaj w moje projekty, wszystkie projekty, stąd usuwam filtry i będziemy sobie szukać czegoś stricte świątecznego. No to świąteczne akurat nie jest, ale wpiszemy sobie... No na razie tak. I tutaj mamy jakieś różne lampy, oświetlenia. Takie inne i inne jeszcze i sobie ustawimy tutaj, pięknie powiedziałam, takie inne i inne jeszcze. Po prostu cudownie, język w gębie. Tracę, że tak powiem brzydko. I to sobie ustawiamy tu, żeby nam pięknie wszystko świeciło. Och, na tę choinkę tutaj wskakuje. Ale bierzemy sobie tę lampę. Ta lampa jest dosyć tania, dlatego też się na nią decyduję. Ona nie jest jakaś mega kosztowna, a my tutaj robimy teraz sobie bardziej detaliczne rzeczy, ozdobne rzeczy. Upiększamy ten nasz park i tutaj tak obracamy sobie i co jakiś czas dajemy oświetlenie. Tylko ja muszę ustawić, bo ja bardzo chcę, żeby nocą ten park swobodnie działał i ja niby mam to ustawione, od której do której jest otwarty, ale mam wrażenie, że o właśnie, jak chcecie potem przesunąć taki obiekt, a wam się nie udaje, tak jak mi, bo jak klikacie X, to idzie bez tego, to sobie bierzecie, moi drodzy, tutaj multi section. A właśnie, jak chcecie sobie potem to przesunąć, a zostaje wam tutaj ten wieniec, nie wiem jak to się nazywa, stroik świąteczny. O, ja tak nie chcę przejścia, ja chcę mieć dłuższą noc. To wam pokażę zaraz, jak to zrobić. Klikacie sobie tu w to, klikacie sobie na przykład to, zaznaczacie sobie ten obiekt, on się nam zaznaczył z ogrodzeniem, którego nie chcemy, wciskacie klawisz Ctrl, klikacie na to ogrodzenie, bo go nie chcemy i teraz mamy zaznaczoną tylko ten wieniec świąteczny i tę lampę i sobie ją przesuwamy tak. I nie podoba mi się to, że mamy nagłe przejście. Muszę wejść w opcje graficzne i zobaczyć. Szczerze wam powiem, że nie wiem, o co chodzi z tym przejściem. W sensie mam wrażenie, że to się gdzieś ustawiało, ale już nie pamiętam dokładnie gdzie, co i jak, więc ja sobie prywatnie popatrzę, żeby to dobrze ogarnąć, bo dawno nie grałam w Planet Coastera, więc niekoniecznie pamiętam. Kosze, o koszach wy akurat pamiętajcie w tej grze, ponieważ ludzie kochają tutaj śmiecić. To oni są śmieciarzami. Są niewychowani syfiarze, że tak powiem. Dramat z tym jest, więc o tym pamiętajcie. Lecimy sobie do scenerii i musimy sobie znaleźć miejsca do siedzenia scenerii. Czy to jest... nie tu...
Nie, tutaj w custom. Wchodzimy sobie w ścieżki i jakieś tam różne detale. I szukamy sobie świąteczne siedzisko. Ale myślę, że bardziej dla nas odpowiednia będzie taka ławka. No, żeby ludzie mogli sobie, wiecie, swobodnie tutaj usiąść. Westernowe nie. Vintage. Ta vintage jest dosyć spoko. Moglibyśmy sobie ustawić, żeby ona była na przykład czerwona. Bo tu kolory możecie zmieniać. Czerwono... biała? No i to jest fajnie, takie plastikowe, no bo świąteczne rzeczy mi się tak kojarzą z takimi plastikowymi. Nawet są słodycze, a słodycze też mi się kojarzą świąteczne, nie wiem jak wam. Takie lizaki. Też mi się to kojarzy ze świętami. Boże, jakie to słodziutkie! Ja to chcę! Taki łuk tutaj i możemy sobie zrobić, że jest strefa sklepikowa. Tu, nie? Miałam tam ozdabiać, a ja to ozdobię tu. No super jestem. No ale cóż, jak się jest mną. Spójrzcie. I tutaj troszkę to wisi w powietrzu niestety, więc może jeszcze raz to ustawię. Obrócę, popatrzę, wisi, klikamy shift i jedziemy w dół lekko. Żeby to nam nie wisiało w powietrzu i tutaj sobie to dostosuję, z-ką obracam. I teraz wchodzimy w ten znak i piszemy sobie sklepiki. I dadam! I mamy łuk dla sklepików, a mieliśmy to ustawiać, żeby ta karuzela nie była taka smutna. Ale ja jak znajduję, to wiecie, od razu jestem zafascynowana. O, tutaj mamy taką zieleninkową ozdobę. Tutaj mamy prezenty, słodycze. O Jezu, taki słodki domek. Słodką lampę. No dosłownie wszystko. Ale ja kocham takie lizaki. Jakie króliczki! Ja chyba miałam robić jakiś park słodkości, bo mamy tyle tutaj słodkich rzeczy. A nie kojarzę. Niektóre są zablokowane, dlatego że jeszcze nie mam odpowiednich odkryć, więc nie wszystko mogę w grze mieć. Patrzcie na to. Wróżki. Chyba zaczęło mi działać. To żeby też nocą park był otwarty, bo jak widzicie, mamy dzień i noc. Szukamy sobie jakichś zaśnieżonych rzeczy. Tutaj mało zaśnieżonych rzeczy, więc nie wiem, czy nie będę musiała wejść sobie do warsztatu Steama już, jak będę sobie prywatnie siedzieć i ogarniać, żeby mieć dostęp do... żeby mieć, moi drodzy, dostęp do tych jakichś zaśnieżonych bardziej choinek. A tutaj mnie taka jedna interesuje, tylko nie wiem, czym się udają. No i to jest piękne, jak słodka. Tutaj widzicie, jeszcze dam takie lampy, żeby tak ładnie nam podświetlały. A myślę sobie, że one mogłyby nam jeszcze podświetlać te atrakcje. Żeby tutaj też tak ładnie się świeciło wszystko. No pięknie te karuzele i jeszcze tutaj z tej strony. No i to jest cudowność. Podoba mi się ten park, moi drodzy. Oj, podoba mi się. Trochę się zastanawiam jeszcze z tymi gwiazdkami, bo moglibyśmy sobie je tutaj ustawiać tak. Żeby one jeszcze tak na podłodze nam świeciły. Nie wiem, czy kojarzycie moją rozgrywkę z Planet Zoo, to tam mieliśmy też takie gwiazdki właśnie na podłodze. Tu też moglibyśmy mieć, żeby nam się to pięknie świeciło wszystko. I mamy dzień, piękny dzień. Myślę, że nasz cudowny, słodki park wygląda coraz lepiej. Jeszcze musimy sobie ogarnąć tę strefę i zastanawiam się nad tym, czy ktoś tutaj kupuje te wejściówki? Czemu mamy... Aha, nie są tyle ważne dla mnie. Priorytetowe wejściówki są dla przegrywów. Delikatnie to tłumacząc. Mówiłam wam o tym, nie? Że oni nie za bardzo to lubią i akceptują. No na razie nasz park jest bardziej taki
delikatny, bym powiedziała, jeżeli chodzi o ozdoby, ale mamy mniej więcej tutaj tę część ogarniętą i myślę sobie, że ogólnie te słodycze moglibyśmy sobie przekopiować całe to, oczywiście z wyjątkiem tego, tak jak wam mówiłam, kontrol naciskamy i odznaczamy to, co nas nie interesuje do skopiowania i robimy sobie teraz kontrol C teraz. Mądra ja, kontrol D, tylko znowu zaznaczyła mnie to, co powinnam, więc ustawię to tu. To sobie skasujemy, bierzemy sobie zaznaczanie, przekopiuję sobie tę część, klikam X, przesuwam jedno do drugiego, żebyśmy mieli... Ale ja chcę to tutaj zrobić tak, żebyśmy mieli to ze sobą bliżej, potwierdzam znowu nasze zaznaczenie, zaznaczam, kontrol D, kopiuję, ponieważ tutaj jest pusto i myślę sobie, że możemy sobie to też ustawić w tym miejscu. Ale jak widzicie, koliduje nam to z kolejką, więc myślę, że tutaj to ciastko w sumie można zostawić. Ctrl Z to jest cofanie, tylko sobie je przybliżymy. Tego lizaka też sobie przybliżymy. Natomiast to myślę, że spokojnie możemy usunąć. Klikamy i naciskam klawisz Del. Bo tutaj jest tego za dużo wtedy. Nie, to Ctrl Z cofamy, to chciałam usunąć. I wiecie, tutaj też mamy takie ozdoby. Bardzo ładne, myślę. I to możemy sobie jeszcze raz zaznaczyć. Jakiś tam fragment tego. Myślę, że bez tego ciastka, bo to ciastko akurat jest dużo za duże. Odznaczam sobie jego elementy trzymając klawisz Ctrl i bez tego. I tu robimy Ctrl D i mamy tylko tę część. Bo uważam, że z tej strony na kolejce też powinni widzieć, będąc w kolejce, też powinni widzieć takie dobrości. A nie tylko z jednej. O. I cudownie. I teraz bierzemy sobie nasze nie ścieżki, tylko teren. I jednak postanowiłam nie dawać tego zielonego ostrego. Stwierdziłam, że skoro wszystko jest tutaj zimowe, to może ten zielony to byłoby za mocno. Damy sobie po prostu taką trawę, jaka może być pod śniegiem, czyli mniej więcej taką jak tutaj. I dodamy sobie kolorytu, ponieważ nic nie jest, jak wiecie, idealne. Nie ma idealnego śniegu, szczególnie w takim miejscu. To jest nierealne, by śnieg idealnie przykrywał całą naszą przestrzeń. A to jego już, z tego już nie korzystamy, więc zaznaczam i usuwam. I mamy tutaj zrobione lizakowe przejście do naszej kolejki. Powiem wam szczerze, że z chęcią bym się na czymś takim przejechała, w czymś takim. Nawet jeśli nie jestem fanką karuzeli, to ten sam klimat tego jest bardzo, bardzo słodki. I ja na ten moment już kończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Życzę wam wszystkiego dobrego i klasycznie trzymajcie się cieplutko. Cześć!